Inflacja szaleje. 16,1% w sierpniu w stosunku do roku 2021. W tym momencie, co moment, podnoszone są stopy kredytowe. Pytanie, czy wakacje kredytowe, o których było bardzo głośno w czerwcu bieżącego roku, w jaki sposób mogą złagodzić wydatki Polaków? No niestety muszę powiedzieć, że sprawdziły się prognozy, które wskazywaliśmy podczas procesu legislacyjnego, że przyjęcie tego rozwiązania, skądinąd konstrukcyjnie sprawdzonego już podczas pandemii, powinno być obarczone przesłankami, czyli innymi słowy to nie powinno być rozwiązanie dla każdego. I proszę zwrócić uwagę na to, że pierwsze dane statystyczne, które opublikowaliśmy w zeszłym tygodniu, opublikowało je we współpracy z nami Biuro Informacji Kredytowej, podały, że większość osób, która skorzystała z wakacji kredytowych, to te osoby, które statystycznie w ogóle nie potrzebowały tego wsparcia. Doskonale radziły sobie ze spłatą kredytu. Co więcej, miały najwyższy standing kredytowy, czyli mogły odznaczać się najwyższym wskaźnikiem jakby wiarygodności kredytowej. Czyli no, pomimo tego, iż było to sygnalizowane, pomimo tego, iż na przykład pani minister Rzeczkowska, minister finansów sygnalizowała, apelowała, aby korzystali z tego rozwiązania ci, którzy potrzebują. No, statystyki pokazują, że tak naprawdę około 10% to te osoby, z tych, które skorzystały, to te osoby, które rzeczywiście były w potrzebie, natomiast znacząca większość to osoby, które de facto no, w istocie żadnego wsparcia nie potrzebowały i radziły sobie nawet mimo wzrostu stóp procentowych z obsługą kredytu. Zresztą bardzo wiele osób, które zaciągnęły kredyty w tym okresie, kiedy stopy procentowe były na najniższym historycznym poziomie, 0,1 przypomnę, to był ten najniższy historyczny poziom, w ostatnich miesiącach zamieniło swój kredyt ze zmiennego oprocentowania na kredyt o stałym oprocentowaniu. I to jest ścieżka, którą klientom także rekomendujemy, ponieważ stałe oprocentowanie, jak sama nazwa wskazuje, zabezpiecza przed wzrostem tego oprocentowania. Natomiast oczywiście trzeba je wziąć na odpowiednim poziomie, bo w tej chwili to oprocentowanie stałe byłoby na stosunkowo wysokim poziomie. Aczkolwiek i tak nie wiemy, czy stopy nie będą dalej rosły, więc zawsze zabezpieczenie jakieś w postaci stałego oprocentowania istnieje. Natomiast wakacje kredytowe, podsumowując, powinny być dla tych, którzy rzeczywiście potrzebują, czyli powinny być obarczone przesłankami wskazującymi na to, że gospodarstwo domowe jest na przykład obciążone kredytem większej wysokości niż może sobie na to pozwolić, jeśli chodzi o wydatki, albo ktoś stracił pracę, główne źródło dochodu. Tak było na przykład przy wakacjach, przy pandemii, tak zwanej tarczy 4.0.